Was wszystkich. Ja nazywam się Artur Lutyński. Możecie mnie znać pod ksywką Bishop. Jestem twórcą gier planszowych oraz prowadzę kanał Umie w Gry. W ogóle witam Was na 32. Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier. Moim gościem będzie Michał Herman z firmy wydawnictwa Lucky Duck Games. I co, Michale, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak wygląda praca wydawnictwa od kuchni, prawda? Tak. Taki będzie nasz temat przewodni. Jasne. Postaram się trochę opowiedzieć, jak wygląda wydawanie gier, lokalizacja, zdobywanie praw, praca nad samą grą, sprzedawanie jej aż od tam począteczku, od tworzenia po półkę sklepową. Może jeszcze tytułem wstępu, bo gościem miał być Filip Miłuński z naszego wydawnictwa. Niestety Filip się pochorował, nie przyjechał, nie mógł przyjechać i poprosił, żeby go zastąpić. Także no mam nadzieję, że jakoś podołam i że będzie w miarę ciekawie. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania później, no to... Na pewno będzie czas można. Na to, żeby zadać pytania i ty będziesz mógł udzielić odpowiedzi. No dobra. No słuchaj, to może zaczniemy od tego, w ogóle taki na początek pytanie... Jak ty się znalazłeś w ogóle w tej branży? I powiedz nam coś o sobie, o tej twojej drodze, karierze w paru słowach po prostu. Jasne. Jak pewnie większość osób w branży gier planszowych, gram w nie hobbystycznie od dziecka. To jest już raczej taki standard i to dobrze robi jakby tej pracy, bo jest to typowo branża pasjonacka. I dużo ludzi pracuje właśnie z backgroundem po prostu hobbystycznym. I w moim przypadku też tak było. Ja z wykształcenia jestem dziennikarzem. Pracowałem jako dziennikarz sportowy przez większość swojej jakby zawodowej kariery na początku. A do branży gier trafiłem w sposób taki, że znałem się właśnie z Filipem Miłuńskim z prywatnego grania. Któregoś dnia siedziałem po prostu i scrollowałem Facebooka. Filip pracował wtedy w Grannie. Wrzucił ogłoszenie, że szuka osoby, która... Dobrze piszę po polsku, po angielsku i zajęłaby się redakcją gier. Napisałem, była rekrutacja i tak zostałem przyjęty. Nie ma tu jakiejś wielkiej atomowej historii za tym. Granie pracowałem jako redaktor przez 3 lata, później w Fox Gamesie, gdzie byłem już redaktorem prowadzącym i od 2 lat pracuję w firmie Lucky Duck Games, gdzie zajmuję się... Na jakim stanowisku, jeżeli mogę cię zapytać? To się nazywa dyrektor do spraw rozwoju biznesowego. Brzmi dumnie. W rzeczywistości polega to na sprzedawaniu naszych licencji i naszych partnerów... Na świat. Na świat, kupowaniu licencji na polski oddział francuski i angielskojęzyczny oraz zarządzanie tą polską odnogą Lucky Ducków. No dobrze, to teraz... Wróćmy do naszego pierwotnego tematu, czyli jak to wygląda od kuchni. Zacznijmy od tego, jak wydawnictwo w ogóle pozyskuje tytuł do wydania od autora gier planszowych. Jak to wygląda u Was? My wydajemy, jak większość wydawnictw, dwutorowo, czyli wydajemy swoje gry, tak zwane gry studyjne, które tworzymy my. W tym momencie w Lucky Ducku pracuje nas prawie 40 osób, z czego połowa to jest studio. Deweloperzy, project managerowie, pisarze, bo mamy też nasze gry, opierają się głównie na nasze gry hybrydowe, na dużej ilości tekstu, więc mamy na etacie 2 pisarzy zatrudnionych. Ilustratorzy, graficy, to jest dział studio, pozostałe 15-20 osób to są wszyscy inni, od księgowości po transport, logistykę, osoby zajmujące się produkcją. Tak więc wydajemy 2 rodzaje gier. Wydajemy gry swoje, studyjne. No i to jest znacznie dłuższy proces niż wydawanie gier licencyjnych. Tak jak powiedzmy wydajemy gry typu Duna, Calico, te wydajemy od innych wydawnictw, pozyskujemy licencje i wydajemy je w Polsce. To może najpierw powiedzmy o tych grach wydawanych przez Was na licencji, bo to pewnie będzie krótszy i łatwiejszy temat. Tak, nie zawsze jest to łatwiejszy temat, jeśli chodzi o pozyskanie tych gier, natomiast jest to rzeczywiście krótszy. Bazujemy na kontaktach oczywiście. Tutaj w pozyskiwaniu gier liczy się to, ile się osób zna po prostu z zagranicznych wydawnictw, jakąś już ścieżkę swoją przez lata wychodziło, jakie ma się po prostu kontakty z ludźmi, takie typowo ludzkie i biznesowe.
niektóre wydawnictwa, z którymi już współpracujemy, czy współpracowaliśmy w przeszłości, pokazują nam te gry znacznie wcześniej niż innym wydawcom, tak? Tak, niektóre tak. No, w niektórych wydawnictwach mamy, powiedzmy, jakąś taką opcję pierwokupu tak zwanego, czyli widzimy pierwsi, jeśli my się nie decydujemy, bierze tą grę może ktoś inny w Polsce lub mniej. Natomiast przy nowych wydawcach to trzeba po prostu reagować szybko, nie wiem, wydzwonić, wymailować, wychodzić sobie na jakichś targach. Widzimy gry często czasem 2 lata do przodu, które przed się... Przed wydaniem. Tak, przed wydaniem. Na przykład firma Blue Orange, na tym Essen, które odbędzie się za 2 tygodnie, mam nadzieję, że się odbędzie, ale na 99% tak. Trzymamy kciuki. Tak. Będzie pokazywało już gry na drugą połowę 2023 roku, które będzie wydawało. To jest mniej więcej taka ścieżka. Oczywiście nie wszędzie tak to wygląda. W większości będziemy oglądali gry przyszłoroczne, natomiast później następuje cały proces, no jeśli gra nam się podoba, tak, gramy, testujemy, następuje jakaś ewaluacja tej gry jako produktu, bo trzeba sobie jasno też powiedzieć, jeśli wydaje się gry, to nie zawsze to, co nam się podoba, jeśli jako gra, czy sam gameplay, gramy, tak, wow, fajna gra, jest fajne. Jest fajne, ale to nie zawsze oznacza, że my tą grę wydamy, bo to nie do końca oznacza, że to jest jeszcze dobry produkt. Bo co o tym świadczy w takim razie? O dobrym produkcie, tak. Dobra gra musi mieć na wysokim poziomie przynajmniej 2 aspekty z 3. To są ilustracje i cała oprawa graficzna, temat i mechanika. 2 muszą być naprawdę topowe, 1 może być troszkę mniej topowy, ale lepiej jakby wszystkie 3 były dobre. No i cena przede wszystkim. Cena licencji w tym przypadku. Cena licencji w tym przypadku, oczywiście w większości, 90% gry robi się na tak zwanej koprodukcji, czyli umawiamy się z jakimś partnerem, że robimy grę, podpisujemy umowę, ale to po jego stronie stoi produkcja tej gry, po naszej stronie stoi przetłumaczenie, przygotowanie plików, zrobienie wszystkich marketingowych narzędzi. Natomiast w pozostałych 10% można działać na tak zwanym royalty. Polega to na tym, że firma za pewną opłatę za pudełko pozwala nam produkować, gdzie my chcemy. To jest o tyle wygodne, że teraz dużo firm próbuje przenieść się do Europy z produkcją ze względu na te problemy. No już myślę, że to każdy słyszał o tych szalonych cenach za transport z Chin, czy ogólnie cena produkcji, ale ona wzrosła i w Polsce, i w Chinach, bo to jest związane z podwyżką cen papieru. Co jest ciekawe, co dużo osób pyta często w różnych komentarzach, czy gra polska będzie takiej samej jakości jak gra zagranicznego wydawcy. I pewnie odpowiedź będzie, to zależy. To zależy, ale w tych 90%, o których powiedziałem, to będzie identyczna jakość, ponieważ te gry produkowane są w tej samej fabryce przez tego oryginalnego wydawcę, przeważnie w tak zwanych koprodukcjach, czyli produkuje się tam kilka różnych wersji językowych. Natomiast w tych 10%, jak ta produkcja jest w innej fabryce wybranej tam przez nas, ta jakość się może różnić, ale jakoś bardzo nieznacznie, ponieważ umowy zakładają, że stworzymy grę na takich samych warunkach jakościowych, na zasadzie, że gramatura papieru będzie taka sama, karty będą tej samej grubości, tektura będzie tej samej jakości co oryginał, więc jakby bardzo rzadko się zdarza, żeby gra była jakiejś niższej jakości, a zauważyłem, że często ludzie o to pytają i próbują się doszukiwać no, jakiegoś... Przekrętu. Tak, obtaniania produktu. To się nie dzieje, to się może zdarzyć przypadkowo albo w jakimś jednym przypadku na 100, ale raczej się to nie dzieje. Później takie gry odbierane są przeważnie w Chinach, produkujemy też w Polsce, produkujemy w Niemczech. Od drzwi do drzwi, tak zwane z Chin do Polski, to jest około 60 dni. Statek płynie tam 40-45 plus wszystkie procedury celne, rozładunek, później jeszcze dotarcie do hurtowni. No i później jak gra trafi do naszego magazynu, trafia do hurtowni i później hurtownia wysyła do sklepów i gra jest na półce. Tak, okay. Taki jest jej droga mniej więcej. Wróćmy jeszcze do tych licencji. Czy będzie faux pas, jeśli cię zapytam, jakie mniej więcej, w jakim przedziale cenowym takie licencje znajdują się? Nie mówię konkretnie o daną grę, bo to pewnie zależy od tytułu, od autora, od nie wiem, popularności tytułu, który już jest na rynku. Jak to mniej więcej cenowo, żeby tutaj nasi słuchacze mogli się dowiedzieć? Tak, to nie jest jakąś wielką tajemnicą, że gry kupuje się, jakby to, co my płacimy jako firma, kupując grę, powiedzmy za, nie wiem, odnosimy się zawsze do tak zwanej sugerowanej ceny detalicznej. Tak. To jest cena, którą my musimy ustalić, bo od tej ceny później udziela się rabatów handlowych.
czyli hurtownik kupuje za ileś procent tej ceny. Ta cena jest zawsze takim odnośnikiem. Możemy ją stworzyć sobie bardzo wysoką, ale to nie o to chodzi, bo gra się nie sprzeda. Natomiast bardzo upraszczając, może jeszcze się nie odnoszę do tych czasów, które są teraz, bo teraz jest to trochę wyższy mnożnik, to trzeba sobie pomnożyć razy 4 mniej więcej. Czyli jeśli ja kupuję grę za 25 zł w produkcji, to ta gra musi mieć 100 zł sugerowanej ceny detalicznej. Natomiast jeśli ja ją kupuję, ale ja jeszcze muszę przetransportować, opłacić wszystkie rachunki, które są związane z działaniem wydawnictwa, zapłacić grafikom, zapłacić później za marketing cały, no i później my sprzedajemy grę do hurtowni, tak, zarabiamy coś na tym, hurtownia odsprzedaje to później jeszcze do sklepów. Niektóre wydawnictwa pracują jeszcze na takiej sprzedaży bezpośredniej do sklepów prosto, natomiast my tylko przez hurtownię, no i sklepikarz sprzedaje już do klienta końcowego. Więc jak się na to patrzy, no to to jest cały łańcuszek osób do wykarmienia, pośredników. Tak, pośredników. Mhm. Oczywiście no, są pewne modele sprzedażowe, tak jak na przykład kampanie wspieraczkowe, czyli wspieram to, czy Kickstarter, czy GameFound. No, oczywiście tam ta droga jest krótsza, bo to my sprzedajemy bezpośrednio do klienta, więc jest to taki model najbardziej dla, może nie tyle co wygodny, bo przy nim też jest dużo roboty, natomiast najbardziej opłacalny. Natomiast wspieraczki się rządzą też no, swoimi problemami, jest tego, można by długo opowiadać, co jest lepsze. My mamy taki model, że i robimy gry normalne, tak zwane, czyli do retailu, i czasem robimy jakieś wspieraczki, duże, te, duże zagraniczne dla naszych gier, ale robimy też w Polsce, tak jakby teraz na Uśpionych Bogów chociażby, czy Dice Throna, którego robiliśmy, więc jakby model mieszany zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi ci o ile płaci się za takie gry, które samemu się produkuje, no to jest, to są różne widełki. To jest od kilku do kilkunastu procent sugerowanej ceny detalicznej płaci się tak zwanego takiego royalty fee, a przeważnie z góry, jeśli się też chce zachęcić kogoś, żeby z takiej opcji z nami skorzystał. No i później musimy sobie to jeszcze wyprodukować sami. To jest tak mniej więcej oczywiście. Ten mnożnik razy 4, on teraz musi być już trochę wyższy. Już przyjmujemy takie 4,5 nawet do 5, żeby było bezpiecznie. Niestety, wiem, że też dużo ludzi pisze, no, że ci wydawcy no, przesadzają z tym transportem, ale no nie przesadzają. Tak jak kiedyś po prostu za duże pudełko, kiedyś, to nie było, to nie jest jakaś prehistoria, bo to jest rok, półtora, gdzie płaciliśmy po prostu dolara, żeby przewieźć takie standardowe, większe pudełko, no teraz płacimy $3. To warto sobie pomyśleć na tej zasadzie, jak powiedziałem, te $2 dodatkowe, to my musimy przemnożyć razy 4 do sugerowanej ceny detalicznej. Więc jakby... No to jest podraża to znacznie tak, grę dla końcowego klienta. Tak, oczywiście. Tak. My na przykład musieliśmy podnieść teraz o 10 zł cenę Dune'y do druków czy Calico, ale i tak podnieśliśmy mało, bo część tej marży tutaj wzięliśmy na siebie, bo nie chcieliśmy tych produktów bardzo podrażać. Natomiast no, jak już się niestety zaczęło mówić, tanio już było. Ale wystarczy pójść do sklepu i popatrzeć na jakiekolwiek inne produkty. Wszystko drożeje. I gry niestety też zdrożeją, więc warto się jeszcze, jeśli bardzo czekacie na jakieś duże zakupy i gry jeszcze są teraz, to może warto to jest je ten moment kupić teraz, bo... Nawet dzisiaj, słuchajcie, bo tak, jest okazja na stoisku Lucky Duck i innych wydawców zakupić gry. Tak, bo to, co teraz kupujemy w sklepach, no to produkowane było ponad pół roku temu, więc jeszcze nie jest dotknięte tymi podwyżkami. Natomiast po nowym roku spodziewałbym się jeszcze niestety podwyżki cen u praktycznie wszystkich wydawców. Jak wejdą już te nowe druki, posprzedają się te stare, będą nowe rzeczy, będą podwyżki niestety, bo boimy się jeszcze bardzo też podwyżek cen energii, bo jeśli ceny energii w Polsce dla dużych zakładów rzeczywiście pójdą do góry, tak jak jest to zapowiadane, że nawet do 40%, to znowu ta produkcja, która w końcu zaczęła być trochę bardziej opłacalna w Polsce, bo odejmujemy sobie ten wysoki koszt transportu z Chin i powiedzmy, że wychodzimy gdzieś na zero, czy na troszkę na minusie, to jeśli ten prąd pójdzie znowu teraz do góry bardzo wysoko, to znowu pójdą wyżej ceny produkcji w Polsce, znowu trzeba będzie na te Chiny bardziej patrzeć i kółko się zamyka. Czyli wieczna walka, wieczna batalia o to, gdzie, jak najkorzystniej wyprodukować
żeby mieć dobrą grę w dobrej cenie. Tak, 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 zdecydowanie. Wróćmy jeszcze w takim razie do tych licencji, o których zaczęliśmy rozmawiać. Mianowicie chciałbym Cię zapytać o to, czy Wy jako wydawca, kupując licencję na grę od innego wydawcy ze świata, macie jakiś wpływ na to, jak ta gra może wyglądać, dokonać jakichś zmian, czy to jak to wygląda? W mechanice raczej zwykło się zmian już żadnych nie dokonywać. Jest wręcz to takim trochę faux pas, jeśli by się zapytało oryginalnego wydawcę, czy jeśli mówimy oczywiście o grze już wydanej, która jest na rynku, byłoby to właśnie, mówię, faux pas zapytać, słuchaj, no... Ale nie... gdyby wasi ukochani klienci i gracze powiedzieli wam, słuchajcie, tam w tej grze jest błąd, to macie prawo na przykład pójść, czy tam obowiązek pójść do takiego wydawcy i powiedzieć, słuchajcie, nasi klienci z Polski znaleźli tam jakiegoś buga, zmieńmy to, zróbmy to, nie wiem, w kolejnej edycji jakąś poprawkę. Jeśli jest to gra, która na przykład nie trafiła jeszcze na rynek, bo tak jak powiedziałem wcześniej, widzimy ją rok przed tym, jak ona trafia na rynek i dostajemy w taką wersję późnego prototypu, to jak najbardziej zdarzało się już, że w takich grach znajdowaliśmy jakieś małe usterki. Nie zawsze mechaniczne, może coś z ilustracją, może coś edytorskiego typowo, ale jak najbardziej. Natomiast rzadko bardzo zdarza się już, żeby poważne wydawnictwo wypuściło grę, która w jakiś sposób jest zbagowana, zepsuta, zawiera jakiś błąd. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Natomiast jeśli byłby to oczywiście jakiś błąd ewidentny, no to moglibyśmy to poprawić. To wydawca byłby się tylko cieszył, że ten błąd znaleźliśmy. Na przykład jako taki fun fact mogę powiedzieć, że bardzo dużo błędów razem z 13 innymi wydawcami znajdujemy właśnie w Uśpionych Bogach. Może nie dużych mechanicznych, ale właśnie w tych małych różnych paragrafowych opisach, odnośnikach. Tą grę na żywo w tym momencie tłumaczy 13 wydawców z różnych krajów na świecie. To jest ogromny druk taki zbiorczy. Czyli jest duże prawdopodobieństwo na popełnienie błędu jakiegoś przy tak dużej liczbie tłumaczy, tak? Tak, ale dużo w tej wersji angielskiej z innych krajów ludzie znajdują błędów. Na przykład no, Brazylijczycy znaleźli jakiś błąd, Włosi znaleźli jakiś błąd. Mamy takiego ogromnego Excela żyjącego w sieci, gdzie ci wszyscy tłumacze wrzucają tam jakieś swoje uwagi, pytania. To jest taki no, duży proces, to jest sporo ludzi zaangażowanych w ogóle w robienie takiej gry, w tłumaczenie, lokalizację. Natomiast jeśli jeszcze wracając do twojego pytania, jak dużo się zmienia, to jeśli coś się zmienia w grach planszowych, to przeważnie zmienia się jakąś warstwę graficzną. Na przykład z tego słynie w Polsce nasza księgarnia, tak? Że oni kupują jakieś starsze licencje, przetematowują sobie grę, dorabiają jakieś fajne nowe ilustracje i wydają to w jakimś zupełnie nowym anturażu. To się zdarza, my też takie rzeczy robiliśmy, na przykład z tą serią naszych gier małych karcianych, najbardziej znaną Urbanista chociażby. No, tam się nam grafiki bardzo nie podobały, te podstawowe, i o ile nie ruszaliśmy kart, bo są czytelne, no to okładki sobie stworzyliśmy. I tutaj wydawcy reagują różnie. Chyba Esy Floresy też miały zmienioną okładkę. Niektórzy wydawcy nie widzą tutaj żadnych problemów, bo podstawową, zdrową zasadą jest to, że wychodzimy z założenia, że tak nawet jak my udzielamy swoich licencji, że dany wydawca zna swój rynek najlepiej. Ja nie znam się na rynku czeskim, albo nie znam się na rynku brazylijskim czy w Chile. To tamten wydawca tak naprawdę bierze na siebie odpowiedzialność i chce jak najlepiej sprzedać ten mój produkt, więc wychodzimy z założenia, że dlaczego nie mógłby czegoś zmienić, jeśli rzeczywiście widzi, że pomogłoby mu to lepiej sprzedawać jego grę w danym kraju. Tu nie ma żadnego problemu. Natomiast zdarzają się tacy wydawcy, przeważnie mniejsi, krócej będący na rynku, którzy no nie życzą kurczowo sobie. Się trzymają tak, tego, co wymyślili. To jest tak? Ich dziecko, proszę mi nic nie ruszać, nie zmieniać. Na przykład tak mieliśmy z Samotną Wyspą, czyli w tej serii czterech karcianek trzy sobie zmieniliśmy, natomiast wydawca oryginalny Samotnej Wyspy powiedział, że no nie życzy sobie zmieniania ilustracji, okładki, oczywiście tytuł polski jak najbardziej, ale on by chciał, żeby wszędzie ta gra w każdym kraju wyglądała tak samo. Więc zmienia się różne rzeczy od naprawdę małych kosmetycznych zmian po całe przetematowienie, natomiast mechaniki z grubsza pozostają takie, jak są w oryginale. Dobrze. Przechodzimy teraz do waszego studia, które mówisz zajmuje połowę waszych kadr, tak? Znaczy waszych zasobów ludzkich w firmie, więc to jest poważna sprawa. Jak to w takim razie wygląda od tej strony projektowania gier przez was lub przez autorów zewnętrznych, którzy się do was zgłaszają z grami? No to tutaj są trzy drogi jakby.
albo tworzymy grę studyjną od zera sami, własnymi autorami, których mamy zatrudnionych, tak jak na przykład Destiny stworzył Filip Miłuński z Michałem Gołębiowskim. To jest nasza taka stuprocentowa autorska gra zrobiona w studiu. No i tutaj jest jakaś koncepcja, gra zaczyna powstawać. My wydajemy gry hybrydowe z aplikacjami, więc tu już trzeba mieć bardzo konkretny pomysł na to, jak się chce, żeby ta gra na początku wyglądała. To już nie jest tylko mała jakaś eurogra z jakąś mechaniką, którą jeszcze można obudować później bardzo solidnie i w temat, i w dodatkowe rzeczy, tylko tu koncept musi już być bardzo konkretny. Tak było w przypadku Kronik Zbrodni, czy tak było w przypadku Destinies, czy Diviniusa chociażby teraz, który się tworzy. Drugą ścieżką jest to, że ktoś pokaże nam gdzieś jakiś projekt gry, który nam się na tyle spodoba, że stwierdzimy, że chcemy zaprosić takiego zewnętrznego autora do współpracy. Później... A gdzie można w takim razie, jakimi ścieżkami można się zgłosić jako autorzy gry do Was? Najlepiej się do nas zwrócić bezpośrednio mailowo. Właśnie tym zajmuje się szef studia, czyli Filip Miłuński. Napisać do Filipa nie jest jakąś tam tajemnicą, jak wygląda jego e-mail, można znaleźć na stronie. I wysłać koncept, ale nie chodzi o to, żeby wysyłać całe zasady od razu. Chodzi o to, żeby w kilku fajnych zdaniach... Zajawkę swojego produktu, jakiś może skrypt zasad, czy nawet całe, okej, może być, pomysł wysłać. Jeśli nas to zainteresuje, to się odezwiemy na pewno do takiej osoby. Jeśli zobaczymy, że to ma ręce i nogi i działa i jest potencjał, to jak najbardziej. Natomiast można nas spokojnie też łapać na wszystkich konwentach, przyjść, porozmawiać. My zawsze, nawet jak nie będzie osoby odpowiedzialnej za to, damy namiary, do kogo się odzywać. Jeździmy też, to już robi też Filip i osoby ze studia, na większych konwentach są różne strefy prototypów. Na przykład tutaj mamy strefę. Na przykład tutaj, tak. I jeśli jesteśmy zaproszeni, czy na niektórych konwentach się to odbywa, że jest po prostu stolik wydawcy i podchodzą, taki speed dating planszówkowy, i podchodzą projektanci, pokazują jakieś swoje projekty, to też jak najbardziej w takich miejscach jesteśmy. Na różne sposoby można nas próbować łapać i zainteresować swoim projektem. Natomiast trzecią drogą jest jeszcze to, że tworzymy tak zwane konkursy. To się odbywało na przykład w przypadku gry Kingdom Rush, gdzie wiedzieliśmy, że kupujemy oryginalne IP, bo Kingdom Rush jest grą na aplikację z bardzo znanym Tower Defense'em na komórki. Tak. I tu chcieliśmy stworzyć konkretny projekt. Na zasadzie wiemy, że potrzebujemy gry, która będzie planszowym odpowiednikiem Tower Defense'a. I tutaj mamy jakieś szerokie dosyć grono kontaktów do autorów i też jakichś na różnych grupach facebookowych zamkniętych dla autorów to ogłaszamy, że słuchajcie, robimy konkurs na grę o takiej, takiej tematyce, to musi być już Tower Defense, to ma działać tak i tak, mniej więcej... Są ramy pewne. Tak, są ramy... Wymagania. Wymagania, dla kogo to jest, na ile czasu, ile może autor zaszaleć, w jakich komponentach, że ile ta gra może kosztować w produkcji i robimy taki konkurs i właśnie tak powstał Kingdom Rush, powstał z konkursu po prostu. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda ten proces. Załóżmy, że ten autor, czy też autorzy od Was ze studia mają pomysł, mają jakiś wstępny prototyp. Co dzieje się dalej? Jak wygląda deweloperka takiej gry? Musi najpierw powstać zespół. Musi najpierw powstać zespół stworzony z kilku osób. Jest zawsze project manager prowadzący projekt i koordynator jeszcze, który pomaga skoordynować działania też osób zewnętrznych, bo gry studyjne nie powstają tylko w 100% jakby przy naszym udziale, ale często nawet komunikacja z autorem zewnętrznym. Jak wygląda taki proces? Zależy, jak gra jest już gotowa i ile my w niej jeszcze chcemy zmieniać. Proces przygotowania gry to jest czasem i rok, czasem półtora. Destinies powstawały prawie 2 lata. Zależy, jak gra jest rozbudowana, ile ma jeszcze elementów. Tak jak my robimy gry hybrydowe, gdzie jest trzeba tam na przykład... Trzeba sprząc dwie technologie, tak, planszówkową i trzeba stworzyć cyfrową. Aplikacje w ogóle. Tak. My wszystkie aplikacje, które mamy, robimy w studiu naszym. Mamy jedną osobę na etacie, która zajmuje się tylko tworzeniem i utrzymywaniem naszych aplikacji. Zespół działa przy koordynacji tego project managera. Są testy, są poprawki, są jakieś... kolaudacje, nazwijmy to, weryfikacje projektu. W pewnym momencie równocześnie zaczyna już działać dział graficzny,
który różne koncepty przedstawia, jakieś próby okładek, jakieś próby postaci i dzieje się to no, na kilku torach naraz, idzie do przodu. Aż dochodzi do momentu, kiedy jakby gra jest już na tyle zdevelopowana, że robi się już finalne grafiki, nie wiem, zamawia jeszcze jakieś tam wzory figurek, bardzo dużo rzeczy i później gra idzie do produkcji, ale mówię, no dobrze. Długi proces, ciężko tak opowiedzieć chwilę. W paru słowach, ale to jest, ja nie pracuję w tym dziale też deweloperskim, ale jakby wcześniej w poprzednich wydawnictwach, przy jakichś mniejszych grach, szczególnie w grannie, przy dziecięcych, miałem jakiś tam swój tam udział też w tworzeniu, więc to jest bardzo fajne, kreatywne, ale czasem żmudne bardzo, bo jeśli musisz 50 razy przechodzić ten sam scenariusz i szukać w nim jeszcze w aplikacji, czy się coś nie baguje, albo jakieś no, na wszystkie sposoby próbować go rozwiązać, żeby zobaczyć, czy gdzieś coś jest, nie ma jakiegoś buga właśnie, to już nie jest taka wesoła twórcza robotka. Praca, tylko jest to dosyć żmudne. No dobrze, mamy grę skończoną, mamy ją zamkniętą w jakichś ramach, grafiki przygotowane, gra śmiga, instrukcja napisana. Przechodzimy do tego procesu pozyskania producenta, w sensie w kopii fizycznej, tak? Czy to będzie w Chinach, czy w Polsce. Jakie kruczki czyhają na wydawcę? Gdzie może się coś wykorbić, nazwijmy to, co może pójść nie tak w kontakcie pomiędzy wydawcą, a ostatecznym producentem gry. To tak, na pewno na początku, kiedy już znamy finalną liczbę komponentów, wiemy, co w tej grze w środku chcemy, żeby było, tak, że wiemy, że jest plansza takich wymiarów, że jest talia kart o takiej ilości, że jest druga mniejsza talia, czyli tworzymy pełną specyfikację produktu, bardzo dokładną i wysyłamy to do kilkunastu fabryk. Oczywiście są fabryki, które znane są z tego, tak, że na przykład jest tam trochę taniej, ale ta jakość przeważnie jest tam trochę gorsza. Zwykle kiedyś jeszcze synonimem Made in China było takie badziewie, ale w Chinach robi się najlepsze rzeczy, których nigdzie indziej na świecie nie dałoby się wyprodukować. Te wszystkie wielkie gry figurkowe powstają tylko w Chinach, bo w technologii przodują na tyle w maszynach, że żadne fabryki, czy w Stanach, czy nawet te największe w Europie, nie są w stanie takich rzeczy zrobić. Jeśli nawet je robią, to komponenty sprowadzają z Chin. Nie ma żadnej firmy w Europie, która praktycznie byłaby w stanie zrobić jakieś ogromne zestawy figurek, kostek, to wszystko robi się w Chinach. Jeśli dostaniemy wyceny później, to trwa do kilku dni, porównujemy sobie oczywiście, mając z tyłu głowy, kto jak robi, bo nikt tyle nie obieca, co chiński producent. Każdy zrobi wszystko. Każdy na pewno zrobi wszystko i wszystko na czas, w najlepszej jakości, no ale trzeba już wiedzieć jakby, to już się po latach wie, że aha, ta fabryka, no okej, to oni mniejszą karciankę spoko, ale duże z figurkami to nie, to trzeba uważać. Czy bywa tak, że łączycie producentów, na przykład u tego zamówicie figurki, a u tego zamówicie planszę z kartonami i opakowaniem? Przeważnie robi to już ten producent, to on ma podwykonawców, można próbować jeszcze szukać i dostarczyć mu tylko gotowe rzeczy. Czyli do was dociera gotowy, złożony produkt w postaci gry. Zdarzało się, że jakieś rzeczy robiliśmy osobno, jakieś kostki, jakieś figurki, natomiast te firmy są ze sobą już na tyle powiązane, że my nie dostaniemy lepszej ceny niż dostanie ta chińska fabryka, która zwróci się do firmy, która produkuje figurki. Możemy się do nich próbować zwrócić bezpośrednio my, ale i tak zapłacimy zapewne więcej niż ten chiński producent, który produkuje tam tych figurek. Bo kooperują częściej na przykład. Pracują z nim o wiele częściej, mają tam już ustalone rabaty, których my jako firma zewnętrzna pracująca z nimi powiedzmy raz czy dwa do roku byśmy nigdy nie dostali. Słuchaj, zapytam Cię o taką rzecz jak fuck-upy, bo wiesz, to jest zawsze ciekawe case'y, ciekawe rzeczy do posłuchania. Czy mieliście wśród swoich gier jakieś takie gry, które dostaliście, otwieracie pudełko i wiecie, że już jest coś nie tak? Na przykład, nie wiem, uszkodzone karty albo źle nadrukowana plansza. Zdarzały się takie przypadki? Myślę, że jak już pracuję w branży tam ileś lat i ktoś by powiedział, że nie miał takiego, to by skłamał. To kłamie. Raczej. No może komuś się trafiło. Okay. Zdarzają się i to bardzo często. Tu jest jakby całym procesem produkcyjnym, drugą jego częścią jest proces weryfikacji tej produkcji. Na początku można zamówić sobie tak zwaną makietę przedprodukcyjną. To jest kopia wydrukowana cyfrowo.
komponenty mogą już być wydrukowane bardziej finalnie. Natomiast taka kopia wtedy przychodzi do wydawnictwa, my o to otwieramy i sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Później drugim etapem jest jeszcze wysłanie kopii produkcyjnej. Czyli jeśli gra jest już wyprodukowana w Chinach, ale jeszcze jest na magazynie i to jest jeszcze ten moment, że gdyby się coś znalazło, to to jeszcze można wtedy zmieniać. Jeszcze wtedy można, gra jeszcze nie wyruszyła, bo jak już się zapakuje na statek, wypłynie, to już jest pozamiatane. To już trzeba to wtedy w Polsce gdzieś przepakowywać, to są straszne koszty później, naprawdę duże. To już w dziesiątki tysięcy złotych, jak nie setki idzie. Natomiast wtedy jeszcze można coś znaleźć i na miejscu w Chinach próbować ratować sytuację. Czy widziałem tyle błędów już, o których no, nie o wszystkich mogę powiedzieć, ale... Znaczy, mogę... wymień jeden spektakularny. Nie, kiedyś w Grannie, Granna jest nie tylko wydawcą, ale i producentem gier. Tak. Nie powiem jakiej firmy, ale bardzo dużej gry z figurkami, bardzo znanej. Była cała linia produkcyjna osób, która chodziła i przenosiła gorącą wodę w czajnikach, lała do wiader wrzucała figurki i prostowała te figurki. Tych figurek było kilkaset tysięcy, to trwało 2 miesiące. No, wyglądało to dosyć chałupniczo, bo to była ekipa 15 osób, która chodziła i no jakby tam wejść z ulicy i bym powiedział, to jest ta gra XXX, która kosztowała tyle i tyle. I właśnie te panie w tych baliach prostują figurki, to po prostu nikt by nie uwierzył, ale tak było. Więc takie rzeczy się zdarzają. To nie była wina Granny po prostu z tych Chin, bo przychodziły w tych gigantycznych kartonach figurki, wszystkie były powyginane. To trzeba było tą metodą prostować po prostu. Co zabawne, nikt później nie narzekał przy finalnym tym, więc jakby udało się tą robotę zrobić. Udało się uratować tą sytuację. Tak, ale jakby błędy zdarzają się od takich podstawowych, gdzie otwieramy, no i czytamy, nie wiem, instrukcję sobie już oglądamy finalną i tam znajdujemy jakąś literówkę. No to jeszcze takie błędy, to tam pół biedy. Ale na przykład... Chociaż na pewno gracze wytkną to. Wytkną oczywiście, no tak. I mają do tego święte prawo, prawda? To my mamy znaleźć te błędy wcześniej. Ale o ile znajduje się błąd mały w instrukcji, no to jeszcze jest to pół biedy, czy nawet jest jakiś tam błąd w zasadach, to zawsze można dać ratę i okej, tak? Natomiast no gorzej, jeśli w grze znajdzie się jakiś błąd, który po prostu przeszkadza w graniu, czy wręcz ją uniemożliwia. Mogę powiedzieć błąd, który my mieliśmy ostatnio, teraz go naprawiamy. Wydajemy grę Kroniki Przygód, czyli to jest wersja Kroniki Zbrodni, tylko rodzinna wersja bez zbrodni. I tam są kody QR. I kody QR są też na planszy. Natomiast została plansza tak zaprojektowana, że tam są różne lokalizacje i przy nich są kody. I była produkcja, plansza jest kwadratowa. I na produkcji obsługa maszyny z jakichś no, niewiadomych powodów przewróciła o 90 stopni ten kwadrat jakby po prostu z planszą. A, czyli normalnie... komórka już czyta inaczej kod, tak? O to chodziło? Zaraz ci powiem. A, okej, dobrze. Żeby jeszcze czytała ten kod. O co chodzi? Poprzez to przestawienie o 90 stopni, o rotację, gdzie w normalnej planszy produkując, to nie ma żadnego znaczenia, bo ta plansza jest kawałem... Przesuniesz ją po prostu, sobie na stole. Tak, po prostu ją obrócisz i to nie ma jakby żadnego problemu. Tak. Natomiast tutaj przekręcenie tego spowodowało, że te kody QR znalazły się na łamaniach planszy. I po kilku rozłożeniach te kody nie są czytane. Nie są czytane. I tu musieliśmy po prostu... Zareagować. Zareagować tak, że przedrukowywać cały nakład plansz po prostu. Więc to jest właśnie taki błąd, który uniemożliwiłby już rozgrywkę. No oczywiście został wykryty na etapie, że gra była w fabryce, więc jakby to jest wszystko do odkręcenia. Natomiast no powoduje to chociażby już 2-3-tygodniową obsuwę w produkcji, znaczy w sensie w dostarczeniu do sklepów, więc błędów są masy, od przesunięć. No na przykład dostaliśmy 2 dni temu przyszedł do nas dodatek do gry Duna Imperium, czyli X powstaje. I no sprawdzaliśmy właśnie taką kopię i tam mieliśmy parę uwag i na przykład też będzie przesunięcie, bo część kart trzeba przedrukować, bo są na nich jakieś dziwne paski. Planszetka, którą nakładamy na planszę, jest w innym kolorze niż plansza oryginalna, jest trochę bardziej wyblakła. Jest to jakoś, powiedzmy, do zaakceptowania. Zawsze jest to pytanie, co jest do zaakceptowania, co nie. A co nie? Bo dochodzenie swoich praw w drukarni nie jest aż takie proste, jak się wydaje.
bo drukarnia ma jakąś tolerancję błędu. Na zasadzie, jak coś jest minimalnie w innym kolorze, minimalnie, gdzie jest to teraz to minimum, tak? Trzeba się, no i to jest już kwestia tego, jak się właśnie z drukarnią żyje. Jeśli to jest solidna drukarnia, no to będzie robiła mało problemów, ale to też po naszej stronie też trzeba być elastycznym i nie można się bardzo czepiać. Jak już naprawdę, nie wiem, na jednej karcie w talii jest jakaś, nie wiem, plamka, czy coś jakieś naprawdę kolokwialnie drobnego, mówiąc, drobnego, no to już się nie czepiamy, tak? To jest okej. Okay. No natomiast no, jeśli jest coś, co rzeczywiście w naszym mniemaniu obniża wartość tego produktu, no to następuje proces jakiejś negocjacji. Reklamacji? Reklamacji o negocjacji, bo to jest wieczna negocjacja. Znacznie lepiej przebiega, najlepiej przebiega to w Niemczech. Jeśli produkujemy część gier w Niemczech, znaczy tutaj to ci licencjodawcy, z którymi produkujemy, na przykład gry Micro Macro, Nowa Luna, ogólnie wydawnictw niemieckich. Co ciekawe, Niemcy są bardzo solidarnie i produkcyjnie, jeśli chodzi ze swoją gospodarką. Oni wszystkie praktycznie gry robią u siebie. Jeśli mogą zrobić u siebie, robią u siebie, to jest wtedy drożej. Mają też ciekawie skonstruowany system podatkowy, bo jeśli firmy niemieckie produkują coś u niemieckich podmiotów, mają później wychodzą takie małe ulgi podatkowe. To bardzo sensownie napędza u nich gospodarkę i oni są też bardzo patriotycznie nastawieni. Natomiast jest tam drogo, ale jeśli miałem jakiekolwiek problem, z Nową Luną był taki problem, że Nowa Luna, jak zaczynaliśmy rok temu, pierwszy druk przyjechał i wszystkie kafelki były tak o 3-4 mm przestrzelone w prawą stronę. No to był jeden mail ze zdjęciem i następnego dnia Niemcy zamówili transport, odebrali, przedrukowali całość nakładu i w 2 tygodnie mieliśmy już całość gotową. Większym problemem jest, jeśli coś przyjdzie z Chin na przykład. Tutaj ten proces logistyczny odsyłania, czas, w razie czego jest, jest bardzo dużym problemem, dlatego robi się właśnie ten dwustopniowy etap sprawdzania. Przed produkcją, tak, tą ostateczną. Dokładnie tak, bo później jest to już bardzo trudno odkręcić. Z Polską jest różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Natomiast reklamację najtrudniej w Chinach już zrealizować. No, natomiast kończąc wątek, błędy zdarzają się bardzo często. Na szczęście w większości finalny odbiorca już ich nie widzi, bo zostają wyłapane na jakimś etapie. Natomiast no, wszyscy jesteśmy też tylko ludźmi jako wydawcy i błędy się zdarzają. Powiedz mi w takim razie, skoro już mamy tą gotową grę, dobrze zrobioną, przyjechała z Chin statkiem, macie już u siebie w magazynie. Co dzieje się dalej z tą grą? Ta gra jest, zależy jaki się ma model biznesowy. My mamy taki, że pracujemy z hurtowniami, czyli wysyłamy przedsprzedażowo, jak jeszcze gry nie mamy, no ale już tam powiedzmy miesiąc taki dajemy sobie przed, oferty do hurtowników. Hurtownicy wysyłają te oferty do wszystkich sklepikarzy i podmiotów, z którymi współpracują i zbierają zamówienia. No, później kupują od nas część nakładu, ta część nakładu do nich po prostu jedzie, oni wysyłają już to dalej do sklepów, do jakichś miejsc, w których są te gry sprzedawane. To dosyć klasyczny już model handlowy, jak z praktycznie każdym innym produktem. Tu już się żadna magia nie dzieje. Oczywiście my sobie zostawiamy zawsze trochę gier dla naszego sklepu, na konwenty, w razie czego, żeby nawet jak się gry pokończą już gdzieś, a czekamy jeszcze na dodruk, to żeby ta dostępność gry była. Bo dostępność... No właśnie, chciałem cię o to zapytać. Kiedy wy jako wydawcy dowiadujecie się, że tak, ta gra się super dobrze sprzedaje, robimy kolejną partię do druku na ten tytuł? To jest w ogóle w pracy wydawcy, osoby decydującej o tym, co robimy, jaka jest linia wydawnicza, czego robimy do druku, czego już nie robimy, to jest jeden z tych najbardziej problematycznych i najtrudniejszych momentów, bo szczególnie jeśli produkujesz gry w Chinach. Dlaczego plusem jest produkcja tutaj w Polsce i w Niemczech? Gra trafia do sprzedaży. Powiedzmy miesiąc przed zaczynamy przedsprzedaż. I my już po tam 2 tygodniach, 3 tygodniach widzimy takie szacunkowe ilości, które nasi partnerzy hurtowi poprzez sklepikarzy dostajemy po prostu zwrotkę, feedback, ile tych gier mniej więcej będzie sprzedanych. I już w tym momencie trzeba zacząć podejmować decyzję, czy grę dodrukowujemy. Bo teraz szczególnie... Czyli dość wczesny etap. Bardzo wczesny, bo nie można sobie pozwolić na jedną rzecz. Że gra się dobrze sprzedała, ale nie ma jej dostępnej. To czasem nie jest jakby błąd po stronie wydawcy, na przykład Lucrum Games i Brzdęk. Tam są bardzo duże problemy z produkcją w Chinach u oryginalnego wydawcy i oni mają problemy z dostępnością tej gry. Natomiast
jeśli gra będzie niedostępna przez 3-4 miesiące, to ludzie o niej zapomną. To ludzie o niej zapomną. Zwyczajnie zaczną ją pytać w sklepach, sklepikarz będzie pytał u hurtownika, hurtownik będzie pytał u nas, ale jeśli przez długi czas tej gry nie będzie dostępnej, to to jest śmierć dla produktu. To jest tylko takie najgrubsze, najmocniejsze tytuły wytrzymają dostępność powyżej kilku miesięcy. Tak było z Sagradą, tak było właśnie z Brzdenkiem. Te produkty wytrzymały, bo były już na tyle dobre, że ugruntowana pozycja dokładnie weszła do jakiegoś grona klasyków, nazwijmy to, ale dla produktu takiego przeciętnego, nazwijmy to, długa niedostępność oznacza śmierć po prostu. I tu trzeba bardzo szybko reagować, bo inaczej, od decyzji mojej, czy tam kogoś, kto taką decyzję podejmuje, po to jak gra jest na półce, często mija pół roku, bo proces produkcji gry w Chinach to jest około 45 dni minimum. Później jest tydzień na tam ogarnięcie załadunku, teraz dłużej. Później jest 60 dni od drzwi do drzwi transportu. No i później jeszcze sprzedaż. No, przesadziłem z tym pół roku. Pół roku powiedzmy odzyskuje się pieniądze, bo jeszcze jest termin płatności po tej sprzedaży i to w pół roku odzyskujemy pieniądze, natomiast 5 miesięcy, 4 miesiące to jest ta luka, kiedy gra musi być wyprodukowana, przetransportowana. Oczywiście, jeśli robimy to w Chinach czy w Polsce, mamy o tyle lepiej, że nie mamy tego czasu transportu, więc tutaj jesteśmy bardziej tacy elastyczni, natomiast to też nie jest takie idealne, bo o ile w Chinach czas druku jest 45 dni, tam 50, no to w tym momencie w Polsce, przez to, że tak dużo wydawców z Europy, bo Polska jest najtańszym producentem gier w Europie, przeważnie. Tak, przez to, że tak dużo przyniosło produkcji się do Polski, ten czas produkcji w Polsce też się wydłużył. Wydłużył się na tyle, że jest on równy mniej więcej czasowi przetransportowania czegoś z Chin. Podając przykład, nie będąc gołosłownym, mamy tą linię gier karcianych, tam są dwie nowe gry zapowiedziane, które będą na przyszły rok, bo w tym miesiąc temu, kiedy zapytaliśmy o wycenę w tej fabryce w Polsce, gdzie te karcianki robiliśmy, dostaliśmy termin na połowę lutego przyszłego roku. Więc no prawie 5-6 miesięcy prawie na produkcję, gdzie w Chinach jest to 45 dni. Więc tutaj jest ten problem. W Niemczech jest trochę szybciej, ale trochę drożej. Powiedz mi w takim razie, kiedy pada decyzja, ta gra już nie będzie przez nas produkowana, koniec. No, pada po kilku miesiącach od premiery, jeśli widzimy, że sprzedaż jest gry niezadowalająca. Z dodrukiem trzeba reagować znacznie szybciej, z decyzją o zabiciu produktu, można jeszcze poczekać. Sobie chwilę poczekać. Oczywiście to też są koszty, trzeba pamiętać, bo koszt magazynowania chociażby gry, większość firm nie ma swoich magazynów w Polsce. Swoje magazyny mają tylko największe firmy typu Rebel, Granna, Trefl. Większość średnich i mniejszych wydawnictw podnajmuje gdzieś jakieś, albo robi to w jakichś po prostu firmach logistycznych i składowanie palety za dzień też kosztuje na przykład złotówkę. Więc dla mnie też, jeśli gra stoi, to może się wydawać, że to mało, ale jeśli takich palet mam 100, to płacę za to 100 zł dziennie, a miesięczne płacę za to 3000 zł. To też jest koszt. Więc kiedy taką decyzję się podejmuje, śledząc po prostu sprzedaż. Jak ta sprzedaż, kolokwialnie mówiąc, zaczyna siadać i to wszystko zaczyna już tak bardzo wolno kapać, no to fajnie jest, jeśli tej gry się już nie ma dużo i można z takim czystym sumieniem powiedzieć, okej, nie drukujemy, jest jeszcze jej tam, nie wiem, 500 sztuk i ona sobie będzie kapać, za rok to sprzedamy. Natomiast gorzej jest, jeśli się tak zostanie z tak zwanym bedstockiem, czyli mam gry 3000 czy jeszcze więcej i ona się przestaje sprzedawać, wtedy się pojawia problem. Bo trzeba, po prostu trzeba zacząć już myśleć, jak to po prostu sprzedać, upłynnić, bo tutaj już się nawet wtedy nie myśli o zarobkach jakichkolwiek. Tu się myśli, żeby nie stracić W dobrym przypadku, żeby już po prostu nie tracić i wyjść na zero z tym, żeby po prostu odmrozić swoje pieniądze z powrotem. No w najgorszych przypadkach, to się już gry wyprzedaje do różnych tanich książek, są firmy, które skupują takie różne, później się to znajduje na przykład w namiotach nad morzem, czy gdzieś tam na jakichś takich... W koszach takich. To już są takie firmy, które za parę procent od w ogóle sugerowanej ceny detalicznej kupują te gry. No ale jeśli gra naprawdę nie żyje, to lepsze to niż na przemiał ją wysłać. Słuchaj, myślę, że w tej naszej rozmowie będziemy powoli zmierzać do końca, ale chyba zapomnieliśmy o jednym ważnym aspekcie i procesie, czyli o marketingu takiego wydawnictwa. Opowiedz nam o tym procesie
kreatywnym, bo to podejrzewam, że też jest dużo, dużo kreacji w tym. Jak promuje się gry? W jaki sposób się do tego podchodzi? Jaki model wy stosujecie jako Lucky Duck Games? Co wam najbardziej pasuje? Czy to jest promocja internetowa, czy może czasopisma, czy w jaki sposób to robicie i jak to wygląda? Najlepiej robić to kilkutorowo, tylko że umówmy się, większość firm w branży to nie są jakieś ogromne przedsiębiorstwa z jakimiś budżetami milionowymi, tylko raczej mniejsze lub średnie firmy, które na promocję gier mogą przeznaczyć od kilku do kilkunastu tysięcy złotych i to jest wszystko. I trzeba sobie w tym budżecie jakoś kreatywnie to wszystko zaplanować. Musimy w tym policzyć parę rzeczy. Od egzemplarzy recenzenckich. To też jest koszt. Wydaje się, że... Ile przewidujecie na tytuł takich egzemplarzy? 100? To, mniej? Nie, mniej. To tak, najwięcej możemy sobie zawsze pozwolić, jeśli gra jest nasza. Nasza, czyli nasza studyjna, ponieważ te gry mamy najwyżej, największy zysk z nich czerpiemy, bo nie płacimy jeszcze jakiemuś podmiotowi za to, że tą grę... Tak, więc tutaj takich gier zawsze możemy trochę więcej rozdać, powiedzmy do kilkudziesięciu sztuk. Natomiast w przypadku dużych gier drogich, typu na przykład Uśpieni Bogowie, żeby kupiliśmy... Oryginalny wydawca zapewnił nam jedną kopię. Natomiast my wiedząc, że przed taką wspieraczką, jak na Wspieram to, musimy to wysłać do przynajmniej 10 różnych recenzentów, z którymi się wcześniej umawiamy. I na przykład takich Uśpionych Bogów poprosiliśmy oryginalnego wydawcę, żeby przysłał nam kilka kopii. No i niestety on nie miał już tych kopii, tam było wszystko wyprzedane. I my musieliśmy 10 kopii deluxe, bo tam naprawdę jakieś ciężkie pieniądze, gdzieś kupować, ze Stanów ściągać. Po cenach takich, jak kupują ludzie, tak? Tak. Dokładnie tak. Kupowaliśmy normalnie w hurtowni w Stanach, były tylko deluksy i to gdzieś szukaliśmy naprawdę bardzo długo. To nie było łatwo tego znaleźć w ogóle i musieliśmy jeszcze paczką ze Stanów to ściągać. Natomiast wracając do pytania głównego, no to jest jakiś budżet, jest ileś tam kopii. W przypadku tych większych, droższych gier to jest tam, nie wiem, no 20, możemy rozdać, nie wiem, 30. W przypadku tych mniejszych 50, 60. No wiadomo, skala firmy, no na przykład taki Rebel czy Trefl, na pewno może więcej takich gier rozdać, umówmy się, a ktoś mniejszy jeszcze mniej. I później myślimy, no tak, najlepszą rzeczą w promocji jest coś kreatywnego, więc myślimy, no jak możemy to fajnie próbować sprzedać, może wciągnąć do współpracy, nie wiem, pracowałem jeszcze w Fox Gamesie, wydawaliśmy serię Escape Roomów, no to tam żeśmy zaczęli współpracować z firmą LockMe, czyli zrzeszającą różne Escape Roomy w Polsce, robiliśmy cross-promocje z Escape Roomami, czy w przypadku, tak jak robiliśmy Dziennik 29, no to były już większe akcje łącznie z autobusem, który właśnie był przerobiony na... samochód tam, tak, jeżdżący tam po Polsce. Autobus przerobiony na Escape Room, który tam w różnych miejscach przez tam 2 tygodnie jeździł. Więc jakby tutaj jest po prostu kreatywność, no bo tak, są stałe elementy pewne, które trzeba zrobić, takie... Must be, czyli must be to muszą być do recenzentów kopie, patronaty, typowe działania w social mediach, to jest standard, to musi robić każdy wobec tego, szczególnie w erze covidowej było pewnym wyzwaniem, bo brakowało konwentów. Konwenty są fajnym miejscem, żeby spotkać ludzi, również żeby sprzedawać gry, ale są też miejscem, gdzie my się promujemy po prostu. Na przykład festiwal w Łodzi jest takim miejscem, które przez firmy planszówkowe jest, nie jest... My na przykład wiemy, że tu sprzedaż nie będzie tak dobra, jak na przykład była w Spodku, bo tam jest klient typowo planszówkowy, tutaj jest klient wymieszany. Mieszany. Tak, ale tutaj wiemy, że też fajnie się wypromujemy. Samo to, że ludzie przyjdą, porozmawiają, nie muszą nic od nas kupić, ale to jest już jakieś, poznają nas, już ta marka staje im się bliższa. Więc obecność na konwentach jest super ważna i z tym sobie trzeba było w COVID-zie jakoś radzić. Jedni poszli w stronę trochę większej aktywności w internecie, podcastów, jakichś wideoblogów. No natomiast dużo sobie trzeba kreatywnością i dużą... takimi prywatnymi kontaktami, no wiadomo, że jak już pracuje x lat w branży, no to też się zna recenzentów, czasem jest trochę łatwiej się do nich dostać, bo polscy recenzenci, no to też nie wszystko chcą, niektórzy terminy mają dosyć długie, to też jakby tutaj też całe procesy negocjacyjne z nimi. Natomiast no im szerzej, im większe budżety, to można sobie na różne rzeczy fajne pozwolić. Na przykład dla mnie takim, no
Mistrzostwem świata było to, co zrobił Rebel, jak jeździły pociągi i w, granie w pociągach w Intercity na kilku trasach chodzili. Teraz tacy, mają chyba, że w górach, w szlakach, na schroniskach. No, super, fajne, kreatywne akcje. U nas jakby jest jedna osoba zajmująca się marketingiem, no to my nie mamy też takich budżetów, żeby aż tak szeroko pójść, no ale staramy się gdzieś tam, żeby jakoś kreatywnie no, na różnych spotkaniach te gry nasze się pojawiały i no i tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Słuchaj, czy ja chyba zapytałem cię o większość chyba rzeczy, jeżeli chodzi o kuchnię wydawniczą. Chyba, że chcesz coś dodać, to jest myślę, że ten moment. A jeżeli nie, to przejdziemy do pytań ze strony publiczności. Ja, czy coś dodawać, to chyba nie, no. Naprawdę. No dobrze, no to... Jeśli ktoś miałby jakieś pytanko, to bardzo chętnie odpowiem. Można pytać o rzeczy... Ja raczej się dzielę wiedzą, więc jeśli macie ochotę, Piotr tam jest z mikrofonem. Tak, tak, ja jestem tutaj, mam czarodziejską pałeczkę, czyli mikrofon. W ogóle chłopaki, bardzo dziękujemy. Dziękuję, Michał. Super rozmowa. Na pewno... przyda się wszystkim tym, którzy myślą w ogóle o wydawaniu gier planszowych. No ale właśnie, pytania. Czy macie Państwo jakieś pytanie? Dzień dobry, cześć. Ja chciałem się spytać o taki troszeczkę głośniej poprosimy. Aspekt gier planszowych, który no akurat mnie dotyczy dosyć mocno, bo jestem ten, co się uczy z instrukcji i tłumaczy pozostałym w grupie. Mianowicie właśnie o instrukcję. A przede wszystkim przy tych produktach, które są wasze, to chyba będzie najbardziej takie dotyczące tego. Mianowicie, jak do tego podchodzicie? W sensie, ciekawi mnie, czy to robi sam autor, czy to jest ktoś, kto jest od tego specjalistą, od napisania instrukcji, bo autor wiadomo, wie jak to działa, ale jest jeszcze kwestia dobrego tego spisania, co nie jest takie łatwe moim zdaniem. I czy one są jakoś testowane? I w ogóle aspekt instrukcji w grach, jak to wygląda? Świetne pytanie. Tak. Przeważnie pierwszy etap dostarczenia instrukcji jest od autora. Autor zawsze jakiś swój mniej lub bardziej czytelny zarys zasad posiada, spisany. Natomiast jest to później już rolą redaktora. Większość autorów, z całym moją sympatią do nich, pisze kiepskie instrukcje, natomiast później zajmuje się tym osoba, która robi typowo redaktorską robotę przy instrukcji. Powstaje jakiś... przepisuję ją sobie tak naprawdę trochę od nowa, konsultuję z autorem i później najlepiej, jeśli pokażę ją jak największej ilości osób dodatkowych, tak zwanym parom oczu, które tą instrukcję przeczytają i powiedzą, jakie są ich uwagi, czego nie rozumieją. Ja na przykład pracując w Grannie, jak robiliśmy instrukcje, oczywiście to są prostsze gry, tak? To nie są hobbystyczne wielkie kloce, ale mniejsze rzeczy, to drukowałem sobie instrukcję i szedłem do pani z księgowości, szedłem do jakiegoś pana od logistyki i prosiłem, słuchajcie, przeczytajcie tą instrukcję, nie musicie teraz, do końca tygodnia byłoby super. Ja przyjdę na koniec tygodnia i powiecie mi, czy rozumiecie. I to jest świetny, tak jakby opcja na sprawdzenie tego, czy wszystko jest czytelnie, czy wszystko jest tak, jak być powinno, żeby ludzie zrozumieli finalnie. I na tym etapie zbiera się całą właśnie zwrotkę, ten feedback, co jest nie tak i następuje później wlanie tego w jakąś grafikę, tak? Bo redaktor sobie opisuje zawsze, jaki chciałby przykład, żeby był tutaj narysowany, co graficznie powinno się znaleźć i później trafia to do grafika, do DTP-owca, który przygotowuje już tą instrukcję. I na tym etapie, jak instrukcja jest później już przygotowana jako plik, czyli to, co później widzimy już jako wydruk, no to następuje ponowne sprawdzanie. Jeśli jest już ta w miarę zatwierdzone, trafia to do korektorki, przeważnie korektorki, to głównie panie się tym zajmują, i wraca to później z korekty. Po korekcie jest jeszcze kolejna ewaluacja, sprawdzenie tego, kolejne pokazanie jeszcze tam iluś osobom, jeszcze autorowi, jeszcze najlepiej jakby jakiś inny redaktor na to spojrzał, jeśli to nie robi się tego jednoosobowo. Im więcej osób to sprawdzi, im więcej osób to zobaczy, tym lepiej. Ja naprawdę miałem takie przypadki, że czytałem instrukcję po 20 razy i tam ciągle jakiś błąd gdzieś był, bo im więcej czytamy, tym już mniej przestajemy zwracać uwagę na pewne rzeczy. Coraz bardziej robimy to z automatu i coraz mniej widzimy, więc na każdym etapie, jeśli się tworzy instrukcję już finalną, jak najwięcej osób niech to jeszcze ogląda. Niech to laicy oglądają, bo to oni muszą też powiedzieć, czasem czegoś nie rozumieją. Czasem pisząc instrukcję, to doświadczony redaktor będzie już tego unikał, ale dla pewnej osoby coś, co się rozumie, może być zupełnie niezrozumiałe dla kogoś innego.
ja mogę coś napisać i mi się wydaje, że przecież no kurczę, dla mnie to jest idealnie, no rozumiem, tak? I to jest poprawnie napisane. Natomiast ktoś inny, trzeba pamiętać też pisząc instrukcję, że w naszym hobby są ludzie o różnym stażu. Są ludzie, którzy już grają po 12 lat i im będzie łatwiej przyswoić coś niezrozumiałego, źle napisanego, niż osobie, która gra od pół roku. Dla niej to może być zupełnie jakaś czarna magia. No i po tych wszystkich sprawdzeniach, testach idzie to już do druku. I tak to mniej więcej wygląda. To jeszcze dodam może od siebie tutaj, Michale, że dlaczego mówisz, że nie czytałeś dobrych instrukcji bezpośrednio od autorów, bo autorzy dokładnie wiedzą, jak ta gra chodzi i wiele rzeczy mają po prostu w głowie, nie przelewają tego na papier, bo sami doskonale wiedzą. I dlatego tak bardzo potrzebni są tacy ludzie jak deweloperzy później w grach, którzy spojrzą na to chłodnym okiem, nie bez emocji i rozpiszą to wszystko dokładnie niż sam autor by to widział. A jeszcze takim częstym błędem, jeżeli chodzi o instrukcje, jest na przykład, częsty błąd spotykany w instrukcjach jest na przykład kwestia zamieniania wyrazów. Czasami brak konsekwencji, że używamy cały czas tego samego wyrazu od początku do końca i wtedy gracz dokładnie wie, że o czym mówimy, ale zdarzają się instrukcje czasami takie, że te wyrazy zostają wymiennie zamienione, bo język polski ma taką tendencję w ogóle, żeby nie powtarzać tego samego wyrazu zbyt często w zdaniu. I tutaj rodzą się problemy i czasami niezrozumienie wśród... Tak, jest to pierwsza zasada pisania dobrych tekstów w dziennikarstwie, że to samo słowo nie powinno się znaleźć w ogóle w tym samym zdaniu, a najlepiej i nie w poprzedzającym, ani w następnym. A kompletnie inaczej jest w instrukcjach. A kompletnie inaczej jest w instrukcjach, to się łamie w ogóle zasadę dobrego pisania. Tak naprawdę instrukcja, tak jak powiedziałeś bardzo słusznie, musi być konsekwentna. Jeśli raz użyjemy słowa żeton, to musi być zawsze żeton, a nie później token albo... kafelek, nie wiem, no tak. To musi być, jeśli coś jest turą, to jest turą, a nie akcją czy czymś innym. Konsekwencja żelazna w słownictwie jest absolutną podstawą dobrej instrukcji. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszamy do zadania kolejnego pytania. Jest pytanie tutaj. Od czego zależy, czy gra wychodzi z insertem, czy bez? Jeśli to jest wasza własna gra. Jeszcze raz. Od czego zależy, czy gra wychodzi w ogóle z insertem, czy bez insertu? Jeśli to jest wasza gra, no bo wiadomo, jeśli macie już zakupioną od jakieś prawa autorskie, to wiadomo, no raczej idziecie jego szlakiem, tak? Ale jeśli to jest wasza gra. Ale mówimy o plastikowym, tak, jasne, tak. Tutaj jeszcze, już nie pamiętam, gdzie o tym rozmawiałem, bo w branżowym nazewnictwie to jest właśnie, odczarowujemy mity, bo to jest wypraska. To jest, ja absolutnie mówię to tak, żeby powiedzieć, bo bardzo dużo ludzi na to różnie mówi i nie wie, co jest wypraską. To plastikowe coś, gdzie są gniazda tak zwane, jest wypraską. Natomiast to coś, na którą większość osób mówi wypraska, czyli ta tektura, z której wypychamy żetony, to formatka tak zwana. To jest formatka, a tamto wypraska. Natomiast od czego to zależy? W każdej grze, gdzie chcemy, żeby to po prostu wyglądało lepiej i nie tniemy kosztów, to ta wypraska przeważnie jest. Czy ona jest droga w produkcji? Ona nie jest droga w produkcji. Bo wydaje mi się, że rozumiem, że do tego pije tutaj nasz kolega, że ona chyba powinna być w większości gier. Wiecie co, to jest tak, że stosunkowo droga jest forma, którą trzeba zrobić, sama wypraska pojedyncza już nie jest droga w produkcji, to jest cienki plastik. Forma trochę więcej kosztuje. My robimy wypraski w praktycznie, teraz nie chcę okłamać, ale chyba we wszystkich naszych grach studyjnych jest wypraska. Tak, nie okłamałem, we wszystkich jest. Natomiast no, tu też jest kwestia nakładu, bo jeśli jest wydawca, załóżmy polski, i on sobie robi wydruk na Polskę tylko i robi 3000 powiedzmy sztuk tej gry, no to trochę mu się tego nie opłaca robić. My przez to, że robimy gry na trzy rynki, czyli angielskojęzyczny, francuskojęzyczny i polskojęzyczny, to dla nas wychodzi to znacznie taniej, ponieważ koszt największy praktycznie, no może nie największy, ale ten duży koszt tej formy, który to jest kilka tysięcy złotych przeważnie, czy jak gdzieś za granicą to kilka tysięcy dolarów, no to on się nam rozmasowywuje na te wszystkie kopie, które tworzymy. Natomiast jeśli ktoś by tworzył 3000 kopii polskich, no to znacznie więcej jednostkowo już zapłaci za taką wypraskę.
My robimy, jeśli nie w Chinach, to do polskich gier też robimy. Jest jedna firma w Polsce, która robi bardzo fajne wypraski. Chociażby w Kronikach Zbrodni możecie podejść, czy w Destiny's. Destiny's akurat w Chinach, ale w Polsce jest firma, taki fun fact, to jest firma, która robi praktycznie wszystkie takie plastikowe wypraski do bombonierek. Jak znajdujecie w bombonierkach, otwieracie. Tak, to jest jedna duża firma w Polsce, która robi głównie do słodyczy i tego typu rzeczy, natomiast jeszcze firmy planszówkowe też tam produkują. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Zapraszam. Jeszcze z Państwa pytanie? No, korzystajmy. To jest ten jedyny moment, kiedy można zapytać i uzyskać odpowiedzi ciekawe. To ja będę miał pytanie. Myślę, że możemy chyba kończyć już pytania. Jeżeli Państwo nie mają już pomysłu na pytanie, to ja zadam jedno ostatnie. Czy gry planszowe potrzebują recenzji? Ha. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Czy potrzebują recenzji? Oczywiście, że potrzebują recenzji, bo recenzje są jednym z najważniejszych promocyjnie narzędzi, po które sięgają potencjalni kupcy, tak, czy potencjalni klienci gry. No cóż, o recenzentach już nieraz było dużo w różnych miejscach. Są recenzenci bardziej jacyś tam poważani, mniej poważani. My się staramy współpracować z każdym, bo po prostu tutaj ważny jest też efekt skali, żeby tych recenzji było dużo. My jako firma się na przykład tam nie obrażamy na nikogo, jak ktoś nam zrobi gorszą recenzję, zawsze grę od nas dostanie. Są bardzo potrzebne. Jeden, tak jak powiedziałem, z najważniejszych aspektów marketingu to recenzja. Czy to pisana, czy wideo, czy jakiś podcast. Zdecydowanie z recenzentami trzeba dobrze żyć. Grać z nimi, podesłać grę. Na ile można, nie zawsze się udaje, za co od razu z góry przepraszam, jeśli jakiś recenzent nie dostał jakiejś tam gry, to nie wynika z naszej niechęci czy skąpstwa. Gdzieś te pule, tak jak rozmawialiśmy o marketingowych budżetach, one też są ograniczone, bo te gry też musimy liczyć, że prawda, za nie zapłaciliśmy. Więc tak, recenzenci są bardzo ważni i bardzo fajni. Moi drodzy, słuchajcie. To dziękuję bardzo. Tak, tak. W takim razie... Nie, Piotrek, jesteś potrzebny. Nie, jestem potrzebny. Ale taka prawo właśnie tych recenzji, to są, chyba są gry, które nie potrzebują tych recenzji, prawda? Myślę, że w swoim portfolio też macie takie gry, które nie potrzebowały reklamy takiej w YouTubie, czy też prezentacji jakiejś gry, bo ona się i tak bardzo dobrze sprzeda. Tak, bo to jest o tyle ciekawe, że to nawiązuje do tych dwóch modeli trochę wydawania też gier. Jeśli wydajemy jakąś licencję, która jest za granicą i już wiemy, że jest naprawdę duże i grube, typu Duna, to oczywiście tą grę też trzeba promować, że to nie jest tak, że ona nie wymaga, ale... Nawet dać znać, że ona już jest w Polsce, nie? Chociażby. Tak, dokładnie. Natomiast trudniej o wiele jest wypromować znacznie grę jakąś taką nieznaną, nawet jak ona jest bardzo dobra, czy swoją grę własną, niż duży produkt, który już się przyjął na Zachodzie. Ja czasem zazdroszczę moim kolegom z innych, bo w Polsce jest 40 wydawców i w Polsce jest bardzo duża walka o tytuły. No tam jak się spóźnimy, jak czegoś nie widzimy naprawdę znacznie wcześniej, to już jest pozamiatane. W Polsce jest potężna walka, to mało który kraj ma tylu wydawców aktywnych, co Polacy. Natomiast zazdroszczę na przykład moim kolegom z takich krajów, jak ja też się zajmuję sprzedażą naszych licencji, więc jakiś czas temu napisał do mnie kolega z wydawnictwa węgierskiego, z którym my pracujemy, z Gem Club, i mówi, a wy tą Dune wydajecie, dałbyś mi namiar, bo to jeszcze na Węgrzech nikt nie wydał. I tak sobie myślę, Jezu, jak ja bym tak chciał, tak żeby ta gra wyszła, więc tak popatrzył, czy to się dobrze sprzedaje, nie sprzedaje, jak se tam idzie. Biorę w tym pewniaka. Biorę, dobrze. No to właśnie kraje typu tam, nie wiem, Grecja, Węgry, jest dwóch, trzech wydawców jakichś, oni tak no, mogą sobie pozwolić na to. W Polsce to hitu się tak nigdy nie zdobędzie, trzeba na znacznie wcześniejszym etapie to wszystko organizować. I to też za tym idzie później ta promocja. Rzeczy wypromowane dalej na Zachodzie, one też potrzebują promocji w Polsce, ale znacznie już się łatwiej to wszystko robi. Natomiast jak się robi grę własną, czy wynajdzie się grę, która jest fajna, jest bardzo dobra, ale w ogóle nie wypromowana, to znacznie trudniej jest się przebić z taką grą zdecydowanie. Jest dużo gier, które moim zdaniem no, były fajne, ale gdzieś zaginęły właśnie przez to, że nie było o nich wystarczająco głośno. Słuchajcie, ja w tym momencie podziękuję Michałowi Hermanowi z Lucky Duck Games. Brawa,
dla mojego gościa. Dziękuję brawo, bardzo. Brawo, dziękuję. Ja nazywałem się Artur Lutyński, będę pojawiał się tutaj jeszcze kilka razy na tej scenie. Oprócz tego Piotr i Marcin będą prowadzili też wywiady na scenie, pogramy Rebel. Także serdecznie was zapraszam za... Piotr, musisz powiedzieć za ile, bo tak, przyznam szczerze, że nie pamiętam. O 12.30 kolejne spotkanie, więc serdecznie was zapraszam. Spotkania będą odbywać się aż do godziny 18, więc no, duża uczta dla nas jest tutaj, myślę. I dużo ciekawych rozmów, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję wam, panowie. Dziękujemy. Dziękuję, Michał. Dziękuję, Artur. Możemy odpoczywać, to znaczy prawie odpoczywać. Dzięki. Dzięki bardzo.